19 lipca wspominamy błogosławionego Achillesa Puchałę, prezbitera i męczennika. Józef Puchała urodził się w dniu 18 marca 1911 roku we wsi Kosina koło Łańcuta. Wychowywał się w średniozamożnej rolniczej rodzinie Franciszka i Zofii z domu Olbrycht, w której pielęgnowano tradycje patriotyczne i katolickie. Miał 7 rodzeństwa. Miejscowy proboszcz wyczuł w nim znaki powołania i namówił rodziców do wysłania Józefa po ukończeniu 5 klasy do Lwowa na naukę gimnazjalną w małym seminarium misyjnym prowadzonym przez franciszkanów. W gimnazjum Józef wstąpił do rycerstwa niepokalanej i stał się jego aktywnym członkiem. W 1927 roku został przyjęty we Lwowie do franciszkanów konwentualnych i otrzymał zakonne imię Achilles. Śluby wieczyste złożył w 1932 roku, a następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. W 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze przez rok kontynuował studia. Pracował najpierw w konwencie franciszkańskim w Grodnie, a potem w Iwieńcu. Pod koniec 1939 roku pojechał do liczącej 5000 wiernych parafii pod wezwaniem świętego Jerzego we wsi Pierszaje, aby tam objąć urząd proboszcza, który opuszczony został w trakcie kampanii wrześniowej przez kapłana diecezjalnego. Po 5 miesiącach otrzymał do pomocy kapłana, innego franciszkanina, ojca Hermana Karola Stępina z Wilna. Ojciec Achilles pomagał materialnie wielu rodzinom, a ubogim rozdawał chleb, dzielił się tym, co miał. W 1941 roku rozpoczęła się wojna rosyjsko-niemiecka. Proboszcz okazywał cierpiącym współczucie i niósł pociechę. Nie stawiał warunków w kwestii ofiar składanych z racji udzielanych sakramentów. Na plebanii w Pierszajach Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii. Dokonywali masowych aresztowań, poszukując partyzantów i kandydatów na roboty w Niemczech. Ojciec Achilles zabiegał o uwolnienie uwięzionych. Dzięki jego interwencji wielu zatrzymanych ocaliło życie. Ratował dzieci i dziewczęta, które miały być wywożone do niewolniczej pracy w III Rzeszy. W czerwcu 1943 roku w Iwieńcu, w okolicach, partyzanci z Armii Krajowej przeprowadzili skoordynowaną akcję na konwoje niemieckie kierowane na front wschodni. Niemcy w lipcu i sierpniu 1943 roku przeprowadzili odwetową operację Hermann, próbując ograniczyć działalność partyzantki na Kresach. Za cel wybrano mieszkańców wsi i małych miasteczek regionu. Zatrzymanych zamykano w stodołach, które następnie podpalano. W ten sposób Niemcy w jednym powiecie wołożyńskim spalili kilkanaście wiosek razem z mieszkańcami. 19 lipca 1943 roku niemieckie SS pojawiło się w Pierszajach. Na placu zebrano mieszkańców wsi, których było około 250, w tym uciekinierzy z Iwieńca. Obydwaj franciszkanie mogli się ukryć. Miał ich do tego namawiać jeden z żandarmów niemieckich mieszkających na plebanii, który był praktykującym katolikiem. Miał to także uczynić ich bezpośredni przełożony, gwardian z Iwieńca ojciec Hilary Precz Praczyński. Początkowo Niemcy zamierzali zamordować wszystkich na miejscu w Pierszajach. Przywieźli ze sobą kanistry z benzyną. Rozdzielili kobiety i mężczyzn, po czym zagnali ich do 2 szop. Do mężczyzn wkrótce dobrowolnie dołączyli 2 franciszkanie. Niektórzy świadkowie podawali, że franciszkanie próbowali negocjować z Niemcami. Po prawie 2 godzinach nadjechało 3 oficerów i rozkazali wyprowadzić zatrzymanych. Niemcy dokonali ponownej selekcji i zagnali wszystkich pod bagnetami do wsi Borowikowszczyzna koło Nowogródka. Franciszkanów oddzielono od pozostałych osób i wieczorem tego dnia zamordowano w pobliskiej stodole, którą następnie podpalono. W jednej z wersji przed podpaleniem gestapowcy zabili obu męczenników strzałem w głowę. Według innej franciszkanie mieli być najpierw okrutnie torturowani. Niemcy mieli im wyłupić oczy, wyrwać języki, obciąć nosy, uszy i ręce. Rozweseleni mordercy przebrani we franciszkańskie habity, z drwiną naśladując czynności mszy świętej i szydząc z kapłanów, wrócili do wsi.
Następnego dnia mieszkańcy wioski zebrali zwęglone szczątki męczenników i złożyli je we wspólnej trumnie w mogile przy kościele w Pierszajach, dziś znajdującym się na Białorusi. Tam też w specjalnej złoconej trumience spoczywają w kościele parafialnym do dziś. Ojciec Achilles Puchała i ojciec Herman Stępień zostali beatyfikowani w grupie 108 męczenników II wojny światowej w dniu 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Achillesa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.